Witam. Dzisiaj chcę Cię zabrać do opuszczonego schroniska młodzieżowego. Schronisko zostało zamknięte w 2008 roku. Jak jeszcze można wyczytać na stronie internetowej, posiadało 180 miejsc w pokojach 2, 3, 4 i 6 osobowych oraz 2 apartamenty. Oferowało atrakcyjne położenie, akceptację psów i innych zwierząt domowych, jadalnia, stołówka na 150 miejsc, sala konferencyjna na 100 miejsc, seminaryjne na 40 i 25 miejsc. Kawiarnia i bar, garaż, parking strzeżony, TV sat, teren zabaw dla dzieci, wyciąg narciarski 300 metrów oddalony od ośrodka, basen kryty 50 metrów, odkryty 100, miejsce plenerowe, sale bankietowe. Jak widzimy na filmie, obiekt w tym momencie niszczy coraz bardziej i czeka na lepsze czasy. Zapraszam do oglądania. Jak widzimy, kolejny taki ośrodek opuszczony na moim kanale. Co jest na drugim piętrze? Trzecie raczej.
skomentować, mam to pokazać. Słońce zachodzi, będę musiał się z tobą zakłopać za chwilę. Chyba dzieci na balkonie jeszcze rysunki góry. Schronisk młodzieżowych. Zostało Szumice, jest to jakieś... Żeby nie było czynne, bo to się jeszcze chyba po prostu nie ma. Nie wiem, czy tam jest jakiś stary taki. Albo jeszcze. Stary jesteśmy z powrotem. Jeszcze takie fajne ludzie.
Jeżeli podobał Ci się mój film, zostaw lajka i zasubskrybuj mój kanał. Dzięki za oglądanie.